Witajcie ponownie, Kasia Kupisiewicz. Dzisiaj taki krótki filmik znowu, krótki dlatego, że krótkie się widzę bardzo dobrze oglądają. Rozumiem to, bo wszyscy jesteśmy w tak zwanym niedoczasie. Ale dzisiaj taki krótki filmik na temat witaminy C. Dlatego, że narosło tak wiele mitów i tak wiele półprawd na temat tej witaminy konkretnie, że chciałabym je sprostować i wszystko to, co powiem dzisiaj, wynika z mojego doświadczenia w pracy w Centrum Terapii. Więc zaczynam od tego, że witaminą C musimy się suplementować, bo mimo tego, że jemy warzywa, że jemy owoce, dzisiaj wiemy, że te warzywa i owoce to nie jest coś, co rośnie, tylko coś, co jest hodowane. Ani nie ma wystarczającej ilości minerałów, ani nie ma wystarczającej ilości witamin, dojrzewa w dojrzewalniach, więc nawet nie ma fitohormonów. Biorąc pod uwagę natomiast samą witaminę C, żeby było krótko i żebyśmy mówili tylko i wyłącznie o tym, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to witamina C jest czymś, co musimy suplementować. Jeżeli suplementujemy witaminę C, nasz organizm się antyoksydantuje, bo ona jest najlepszym, jednym z lepszych antyoksydantów, może nie najlepszym, znamy lepsze, ale jest jednym z najlepszych i najlepiej dostępnych antyoksydantów, co powoduje, że nasz organizm lepiej pracuje, nasz system odpornościowy lepiej działa i tak naprawdę jesteśmy przygotowani, jeżeli nas zaatakują bakterie czy wirusy, że dużo łatwiej i szybciej te wirusy zwalczamy. Nasz organizm po prostu jest silny. I to jest pierwsza rzecz podstawowa, jeżeli chodzi o witaminę C. Natomiast druga rzecz jest taka, że nie należy brać takich witamin C, które na przykład kupujemy w aptekach rozpuszczalne, takie z jakimś tam smakowe i tak dalej. Dlatego, że mamy tak wiele różnych dodatków, między innymi tam jest aspartam lub inny słodzik, że jeżeli weźmiemy tego więcej, to po prostu najzwyczajniej w świecie będziemy się źle czuli. Witamina C, jaką trzeba suplementować doustnie, to jest jedynie witamina C lipozomalna. Jest duża dostępność dzisiaj na rynku lub czysta chemicznie witamina C w formule albo askorbinianu sodu, albo kwasu askorbinowego. Też można to kupić, to jest bardzo tanie, absolutnie dostępne i wówczas robimy to tak, że rozpuszczamy witaminę C, na przykład w litrze wody jedną łyżeczkę lub dwie łyżeczki, żeby zbadać swój próg jelitowy i pijemy przez cały dzień. Pijemy ją przez cały dzień dlatego, że witamina C przyswaja się tyle, ile potrzebuje się przyswoić, a cała reszta jest wydalana przez jelita. Jeżeli mamy próg jelitowy na poziomie 10 g dziennie, przy infekcjach czasem nawet jest to 15 g, bo mam to przebadane na sobie i na swoich klientach, to bierzemy tyle, żeby ustalić ten konkretny próg jelitowy. Natomiast pijemy po łyku przez cały dzień, bo jeżeli wypijemy to naraz, to ten próg jelitowy będzie bardzo szybko, bo wszystkie nadmiary witaminy C, które są niewchłonięte, wydalają się, tak jak już powiedziałam wcześniej, przez jelita. Oczywiście łagodniejszy dla naszego żołądka jest askorbinian sodu niż kwas askorbinowy, ale najlepiej działa mieszanka kwasu askorbinowego i askorbinianu sodu lub, tak jak powiedziałam, witamina C lipozomalna, która nie wywołuje takich objawów. I teraz w takim okresie jak teraz, ile tego należy brać? I ja wiem, że w moim mieście lekarze są totalnymi przeciwnikami dużych dawek witaminy C. Wiem, bo mam to zbadane, ale zostawiam to, bo każdy musi działać według swoich doświadczeń. Ja tutaj nie występuję przeciwko nim, każdy działa tak, jak potrafi i w najlepszej wierze. Ja wiem dzisiaj, że jeżeli będziemy brali w tym okresie, który mamy, 2 gramy, tak jak podkreślam, 2 gramy rano, 2 gramy w południe i 2 gramy wieczorem, to nie przesadzimy z ilością witaminy C, a bardzo dobrze wzmocnimy swój organizm. I to jest to, co powinniśmy robić, jeśli chodzi o witaminę C na co dzień. Jeżeli natomiast czujemy, że coś więcej jest nam potrzeba, że ten organizm nasz upomina się o coś więcej, to wszystkie większe dawki jednak powinny być podawane dożylnie, żeby nie powodować tego problemu z jelitami, czyli nie przechodzić przez ten próg jelitowy. Tak? Oczywiście tutaj znowu zostawiam, każdy decyduje sam. Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że przekracza próg jelitowy, mnie na przykład to nie przeszkadza, to w tym momencie możemy robić to cały czas w formule doustnej. Co jeszcze? Bardzo wiele mitów narosło również wokół witaminy C i ludzi chorych na choroby nowotworowe. I teraz znowu wracam do tematu. Ja nie jestem lekarzem, ale również nie chciałabym powiedzieć i nie mam takiego doświadczenia, że witamina C leczy raka. Absolutnie takiego doświadczenia nie mam. Natomiast mam doświadczenie, że ludzie chorzy na nowotwory, szczególnie po chemioterapiach lub przed chemioterapiami, genialnie reagują na duże dawki witaminy C podawane dożylnie. Dlatego, że szybciej leczą się rany, szybciej organizm się regeneruje i mają dużo więcej energii.
Moim zdaniem to już jest bardzo dużo, żeby proces zdrowienia następował. Oczywiście znowu każdy decyduje sam, żeby to mogło się odbyć, musimy mieć zlecenie lekarza, bez zlecenia takich rzeczy nie podajemy, ale z naszego doświadczenia wynika, że witamina C podawana dożylnie w dużych dawkach przy chorobach nowotworowych działa bardzo dobrze na rekonwalescencję pacjenta i na szybsze dochodzenie do zdrowia. Tyle na dzisiaj. Gdybyście Państwo byli zainteresowani tym, żeby posłuchać więcej o zdrowiu, zapraszam na mój kanał Kasia Kupisiewicz Dr. Holly na YouTubie. Tam dużo więcej różnych filmików i obiecuję, że będzie jeszcze więcej. Dzięki za dzisiaj.